Witam Was, kochani, serdecznie. Ostatnio Waszą uwagę przykuły kwiaty i aranżacje roślinne, które znajdują się w tle za mną podczas nagrywania moich filmików. Przyznam się, nie są moje. Ja morduję kwiaty. Niestety żadne u mnie zbyt długo nie wytrzymują, chociaż bardzo doceniam ich wygląd. Są niektóre, które u mnie rosną, jak już rosną, to rosną już po parę dobrych wtedy lat, ale przeważnie nie współpracują ze mną. Ale moja mama jest w tym bardzo dobra. Jak już Wam wspomniałam przy okazji filmiku o ozdobie tej takiej z dynią i z kwiatami, zapraszam do obejrzenia, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to ogrodem i roślinami przy domu zajmuje się moja mama. I to ona dba o kwiaty i dba też o kwiaty, które znajdują się u mnie, u moich dzieci, pilnuje, czy mają odpowiedni nawóz, czy mają wystarczająco duże wody, albo potem mi tam grozi palcem, mówi: przelałaś go, przelałaś, nie podlewaj go teraz. Więc ja Wam nie mogę więcej powiedzieć o kwiatach, ale moja mama owszem. I tutaj, dzisiaj chciałabym razem z nią opowiedzieć Wam o tych zielistkach i o pięknych kompozycjach, które robi przy użyciu zielistek. Dzień dobry. Witam Was w kanale mojej córki. Słyszałam, że prosiliście bardzo, żebym opowiedziała o moich zielistkach, które są moimi ulubionymi kwiatami. Szczególnie interesowało Was, jak jest zrobiona ta kompozycja z tyłu. To jest klatka biała, postawiona na postumencie. Postument może być zrobiony z różnych rzeczy. To jest zwykłe naczynie, jakieś białe, nie wiem gdzie kupione nawet, w którym kiedyś nawet kisiłam ogórki, ale można postawić słój, można postawić odwróconą doniczkę do góry dnem. Gdy tą zielistkę wkładałam do tej klatki, ona była bardzo malutka. W tej chwili, po roku czasu, zrobiła się duża, a przede wszystkim to jest zielistka odmiany boni, więc ona jest bardzo eteryczna, bardzo delikatna. Ma takie piękne, małe, białe kwiaty. Jest taka przestrzenna. Daje taki nastrój takiej lekkości. I bardzo rozjaśnia nam tutaj kąt. Latem, właściwie to od maja do października, wędruje do ogrodu w zacienione miejsce i tam spełnia również taką samą funkcję. Rozświetla nam przestrzeń. Tutaj ja jeszcze dodatkowo oświetliłam ją światełkami, które również w ogrodzie mam. Te światełka są u mnie używane przez calutki rok. I bardzo zapraszam do zrobienia czegoś takiego, bo to jest bardzo proste, bardzo łatwe. Zieliski zresztą są w ogóle bardzo łatwe w uprawie, nie wymagają specjalnych warunków. Ziemia może być normalnie uniwersalna, byle ich nie przelać. Od czasu do czasu zasilić, chociaż ta właśnie boni to jest jedyna zieliska, która wymaga dosyć intensywnego nawożenia, bo ona ma takie listki, które się kręcą, tak jak loki. Więc żeby te loki były, to koniecznie trzeba ją więcej zasilać niż normalną zielistkę. Ale za to odwdzięczy nam się takimi pięknymi przerostami. Ja ciągle sadzę nowe, jak ona chce się rozmnażać, więc ja to wykorzystuję. Dlatego, że takie zieliski to tak 2-3 lata, później trzeba je odmłodzić. Ale zieliski są również wspaniałe do podsadzania pod różne kompozycje. Tu byłyśmy akurat na kwarantannie, więc te gwiazdy betlejemskie nie mogłam ich kupić, jakieś bardzo efektowne. Kupiłam takie dwie biedne, jakie tam były. Ale że było mi za mało tej zieleni, no to podsadziłam po prostu zieliską. Już jest następna kompozycja, która ją zapełniła. No bardzo, bardzo często się po prostu zapełnia hederami, żeby one tak zwisały. Ja wolę zielistki, bo są jaśniejsze, dają taką nam wiosenną zieleń i wtedy pozytywnie na nas wpływają. Tu już jest następna już posadzona, ta jest też młodziutka, ta to dopiero ma może z pół roku, a tu są sadzonki,
które już niedługo będą wysadzone na nowo i wtedy nam zdadzą taki piękny pióropusz. No i to okno właściwie tak wygląda do maja. Od maja wielistki pójdą do ogrodu. To na razie może tyle o oknie. Pokażę Wam jeszcze inne moje zieliski w innych miejscach, które musiałam przestawić ze zwykłych miejsc, dlatego że musiałam postawić choinkę. Ale że one są bardzo niewymagające, więc wszędzie mogą być. Więc jeszcze pokażę Wam, jakie mam zieliski w łazience i w sypialni. Zapraszam serdecznie. Że przeniosłam je z salonu do łazienki. W łazience wydaje mi się, że nawet są bardziej szczęśliwe, dlatego że jest tutaj więcej wilgoci. Poza tym mam blisko do prysznica, więc mogę je spryskiwać częściej. I to są takie wielkie egzemplarze, stare, których rzadko właśnie nie odgładzam, dlatego że one właśnie idą do ogrodu i robią mi taką masę zieleni. I to najlepiej lubię, jak one tak spływają kaskadowo. To znaczy jedne są wyżej, drugie niżej. Mnóstwo przyrostów nowych się zrobiło. Pięknych, jaśniusieńkich, więc dają mi takie poczucie wiosny, jakie tu są. Mają wyjątkowo dużo tych przyrostów, proszę bardzo. Także myślę, że na wiosnę, jak je wystawimy, będą piękne. Na razie zdobią mi łazienkę i uwielbiam w tej chwili, że one tu są i chyba ich z powrotem nie przyniosę. Tu jest taka w amplu zielistka, która już troszeczkę przerosła. Zrobiła się taka za bardzo zwisająca, więc tak się zastanawiam. Albo ją zupełnie, no może nie zlikwiduję, ale przesadzę, albo tylko dosadzę młodą w środku, żeby miała znów ten piękny pióropusz, a to, żeby zwisało. Jeszcze nie wiem, zastanowię się nad tym, co z tym zrobię, ale co bym nie zrobiła, wiadomo, że trzeba ją na pewno troszeczkę odmłodzić. I będzie wisiała na pewno, no chyba jednak nie tutaj, żeby wisiała pod sufitem, żeby było bardziej widać ten taki pokrój zwisający. To tyle o tych zieliskach. Ta jutra ma przeogromną masę zieleni i jest cudna, bo tam ma jakieś takie liście bardzo sztywniejsze. Nie wiem, czy to z tego powodu, że właśnie przez pół roku są w ogrodzie, oczywiście w zacienionym miejscu, bo słońca one nie bardzo lubią. To może ja w ramach ciekawostek jeszcze powiem, co się wydarzyło z zielistką, gdy wylądowała na parapecie mojego syna, gdzie świeciło słońce. Mianowicie zrobiła się całkowicie biała. Po zasunięciu rolety z powrotem odzyskała zielony kolor. Więc po prostu nie spalmy ich, bo one dalej żyją, mają się dobrze, ale no, zrobiła się po prostu biała, straciła całą swoją zielonkawość. Które mam w sypialni, które też właściwie to są tak jakby mi dane na przechowanie przez zimę, a latem, tak jak mówiłam, wszystkie wywędrują, ale na razie dają mi przyjemność w sypialni. Tak jak mówiłam, teraz jesteśmy w mojej sypialni i pokazuję Wam następne moje zielistki. Ta jest w takiej amforze, też musi być podniesiona do góry, gdyż te przyrosty już są dużo dłuższe i niedługo już to podniesienie będzie za małe. To stoi na zwykłej doniczce cementowej. Tutaj też niedługo będę musiała chyba dosadzić jeszcze młode.
Ta zielistka ma 2 lata. Jest bardzo taka dorodna, bym powiedziała, i pięknie się prezentuje. Oczywiście oprócz zielistek mam też mnóstwo innych kwiatów, które nie będę na razie Państwu pokazywała Wam. Tutaj mam sansevierię oczywiście, bo tak jak w sypialni, w każdej sypialni powinna być sansevieria, żeby nam oczyszczała i dodawała nam tlenu, powietrze. I tutaj mam następną. No ta jest troszeczkę, jako że jest tak wyżej, więc chyba przez święta troszeczkę ją zaniedbałam, bo tak średnio mi wygląda, ale już zaczyna mieć piękne przyrosty, więc nie ma problemu. Tą dałam również w klatkę. Ta klatka jest super, bo jest otwierana. I to jest młodziutka, ta dopiero ma, ja wiem, z pół roku zielistka, więc ją jeszcze będziemy dosyć długo tu hodować. Aż zrobi się taki piękny piórowóz, ale będzie równie dorodna i zwisająca jak ta. Także no to może tyle na temat moich zielistek. Myślę, że jeżeli będzie Was cokolwiek interesowało z tematów, które lubię, więc z roślinności, czy kuchennych, czy kulinarnych raczej, czy jakichś innych, to bardzo proszę, napiszcie na kanał mojej córki, ja na pewno się przyłączę i na pewno się z Wami podzielę wszystkim, na czym się chociaż odrobinkę znam lub tylko intuicyjnie wiem jak zrobić. Dziękuję Wam bardzo i bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie do udziału w filmiku. I dziękuję również bardzo mojej córce. Do widzenia. Zapraszam na następne filmiki mojej córki. Do zobaczenia. Kochani, moja mama, jeśli chodzi o rośliny, to mówi z pełnym zaangażowaniem i pasją. Uwielbia je, uwielbia to, jaki efekt dają potem i to, jak wiele przyjemności jej sprawia patrzenie na to, jak one się pięknie rozwijają. Jej się pięknie rozwijają, a moje pięknie zdychają. Ale na po prostu równowagi, jak moje są coraz brzydsze, to popatrzę sobie chociaż na jej, bo są coraz ładniejsze. A co? Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się filmik mój z udziałem mojej mamy i tego, jak dba o swoje piękne zielistki. Mam taki jeszcze jeden pomysł, że może zrobimy jeszcze filmik razem z moją mamą na temat tego, jak zrobić doniczkę ample do wiszących kwiatów, ponieważ ta, którą widzieliście w łazience, ta z tym pięknym jutowym sznurkiem, jedna z modniejszych teraz, była robiona własnoręcznie przez moją mamę i wygląda rewelacyjnie, a jak sami dobrze wiecie, wszystko jest teraz coraz droższe, a takie doniczki również kosztują swoje, a można to zrobić z takim tańszym kosztem, a też może prezentować się bardzo dobrze, nie sądzicie? Ja się z Wami już żegnam, życzę Wam miłego wieczoru. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i cóż, do zobaczenia!